Dzień dobry wieczór, to jest Tomb Raider, ja jestem Draco i lecimy dalej z tym koksem. Jesteśmy dalej w tej metalowej wiosce. Sobie tu trochę połazimy. Tam mamy zmierzyć, ale oczywiście połazimy sobie wokół. Bo nie ukrywam. Zniszczone podpisy. Uzbieramy surowce. Przejebane. Tyle wyszło ze spokojnej emerytury. Jeśli znajdę Rota na tej cholernej wyspie, rozwalę mu mordę za to, że nas tu sprowadził. A potem... potem we dwóch pozabijamy tych popieprzonych sukiensynów jednego po drugim. Będzie jak za dawnych czasów. No tylko bez starego dzikiego Crofta. Gdyby żył, chciałbym badać tych gnojków. Uważałby, że ten popieprzony religijny kult jest fascynujący. Mam nadzieję, że jego córka jest mądrzejsza i że znajdzie sobie dobrą kryjówkę. Te świry są niebezpieczne. Martwię się o te dzieciaki. Aleksa, ta wyspa ich pożre żywcem. Skrzydeczka. Jest nas już ponad 100. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę Słonecznej Królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Jedź. Jeden bardziej postawiony od drugiego, widzę. Wygląda jakby tam był grobowiec. Nagródka.
To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kubina i Hana. Chwila, to podróbka. Made in China. Ups. Trzeba w pułapkę wejść. Tak. Teraz. Halo. No, nie mam w co otworzyć. Kolejna ofiara? Może co jej do tego doprowadziło? Dużo lat. Dużo lat tu spędzili? Może to? Tak sądzę. Odciski dłoni. Dużo odcisków dłoni. Skrzynka. Jeszcze jedna skrzynka. Wait, what? Jeszcze jedna. Nie, czekaj. Się tam. Tak rozumiem. Rozumiem. Królowej. To było kiedyś świetne miejsce. Chyba się udało. Ah.
Powiedz, splądrowane studnia Wes. Wyłazimy z tego interesu. Tam mamy iść. Ale jeszcze tam nie pójdziemy. Spodem. Tu. Mamy. Nefrytowa figurka z dynastii Ming. Ale ta wygląda na autentyczną. To jest jakiś byk. Wół. Tu jeszcze jest trochę rzeczy, tam jest... Tu coś mamy. W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. Ciekawe. Ojoj. Chcę tam na górę, ale... Ale jak? Coś się nie chwyciła wtedy. Matias kazał nam szukać silnych mężczyzn do bractwa, ale niezbyt mądrych.
Muszą umieć słuchać rozkazów i dobrze pracować. Każdy, kto kwestionuje polecenia albo stawia opór, jest natychmiast zabijany. A kobiety? O ich losie decyduje Matthias. Większość jest składana w ofierze mrocznym wędrowcom. Ale niektóre zostają wybrane do rytuału. Przeprowadzamy te chore ceremonie. Niektórzy bracia zaczynają w nie nawet wierzyć. Niewątpliwie coś kontroluje burzę wokół tej przeklętej wyspy i nigdy nie pozwoli nam jej opuścić. Ojciec Matthias utrzymuje, że z tym, że z nią rozmawia. Z duchem tej słonecznej królowej, czy kim tam ona jest. Nie wiem, w co wierzyć. Robię tylko, co mogę, żeby przeżyć. Strasznie, znaczy jakby z perspektywy naszej, wiecie, osób w miarę kształconych i tak dalej, no to faktycznie to brzmi super, super w bardzo chory sposób. Ale zauważcie, że większość z tych ludzi tutaj także uważa, że to jest po prostu chore. Natomiast jakby, no... robią to, co powiedział ten facet. Robią to, co robią, aby przeżyć. Czy w jakikolwiek sposób ich to... nie wiem, zwalnia z poczucia obowiązku? Jakby... zwalnia z tego, że robili takie rzeczy, jakie robili? No nie, w zasadzie, ale... To był zwykle wykonany z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Strasznie jakiś tak... Wnętrze tego inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? Problem jakby jest tego typu, dla mnie by przynajmniej był, jak... po tym wszystkim żyć. Załóżmy hipotetycznie, że takiemu jednemu lub drugiemu udałoby się przetrwać tutaj, no i jakby wróciliby do swojego domu, tak? Może nie mówię o Matthiasie, bo on jest trochę posrany, trochę bardzo, ale mówię o jakichś takich innych ludziach, wiecie, o co chodzi? Jak wyglądałoby u nich po prostu normalne życie, bo traumy ogólnie rzecz biorąc mają bardzo długo jakby jakieś tam swoje pozostałości w naszych umysłach, więc co działoby się w głowie takiej osoby, gdzie, popatrzcie, oni dopuszczali się do takich rzeczy, gdzie ludzie traktowani byli, no źle. Trudno jest to sobie wyobrazić, prawdę powiedziawszy. Może nie chcę sobie tego wyobrazić. Typowe. Fakty jest czasu stary. Dajcie mi chwilę. Lećmy dalej z tym koksem.
już. Dobrze, bo mi się strzały do łuku skończy. I teraz sobie wszystkie nonszalancje pozbieramy. Ale jest tutaj jeszcze gdzieś ten znaczek. Te... Położenie bóstwa. Gdzie? Może nie ma, może gdzieś dalej. Dalej chyba. Trochę mamy tych surowców. Miasto jest w ogóle takie z kontenerów, jakieś tutaj nic takiego specjalnego tak naprawdę. Wszystko jest w metalach. Ciekawie to wygląda. Mamy dwa punkty. Okej, tu mamy zrobione wszystko. Dzięki. Dzięki dokładniejszemu szukaniu ciał wrogów uzyskasz dodatkową amunicję. No spoko. Zwiększ umiejętności wspinaczki. Wspinaczka. I lepsze... lepsze panowanie, żeby widzieć przedmioty. Tu nic nie mamy. Się zadawane obrażenia. Czy tutaj coś jest? Weźmiemy to. To chyba wszystko już. Tak. Większy zasięg. Prędkość wyłotowa obrażenia. Szybkostrzelność. Już nic więcej nie możemy, mamy tylko 100. To lecimy dalej.
coś jest. Książeczka. Moja cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników. Moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć Bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, Słonecznej Królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. No, Kolo trochę posrany. Patrzę, 94, mój rocznik. Tam jest. Szlak. Thank you.
Bo... Gdzie są inni? Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej. Okay. Okej, okay. Zrobi się. Trochę surowców wpadnie. To Inro było prawdopodobnie własnością dowódcy wojskowego, który trzymał w nim rozkazy i pieczęcie. Ładne jest. Surowce. Myślałem, że ten trzeba iść tamtędy. To trzeba surowce pozbierać. Surowce, żeby przeżyć, stary. Dobra. O. Popsułem.
bardzo. Coś jest. To złote lakierowane Inro zawiera przybory do pisania i zaschnięty tusz. Należało pewnie do nadwornego pisarza albo historyka. Patrzcie, jakie ładne wzorki mają. Kurde. Trafić w głowę, proszę. Grobowiec w pobliżu. Coś? To ceremonialne naczynie do picia z dynastii Song. Wspaniałe wykonanie. O, no serio jest naczynie, ale taka. Książka. Czas, byśmy wyruszyli w głąb wyspy. Zbudujemy nasze miasto wysoko w górach, wokół starego pałacu. Stamtąd będziemy mogli się bronić przed strażnikami Ouni, a ja będę miał szybki dostęp do wszystkich miejsc na wyspie. Muszę być przygotowany na schwytanie każdego, kto trafi do tego miejsca. Wiem, czego szukam. Klucza do ucieczki z tego miejsca, a być może czegoś o wiele ważniejszego. To może potrwać wiele lat, ale znajdę ją. No wiele lat tu byli. Może dlatego tak po prostu powariowali wszyscy. Tyle lat w tym miejscu. Lepiej wrogu piachem. Zdaję swoje mogłoby zapłuczyć się z czekaną. Po wykonaniu uników pij wrogowi strzałę w kolano, bo akurat trzeba jest musi dostanie na twoje ataki. Mamy dużo punktów. Więc zróbmy sobie zasięg. Tyle.
idźmy tutaj. Nie zgasła, pomimo tego, że woda leci. Ciekawe. Ciemno jak tupią muszę, no. Wód do blaszka. To jakiś warsztat. Komnata są. Solari całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie. Co to robi? Te rzeźbienia są stare. Mają setki lat. Co ja mam zrobić? Okej. Wystarczy? Wystarczyło. Wszystkie te miejsca zostały zbudowane na starożytnych ruinach. No. Teraz się wrócimy i będziemy kończyli odcinek. Strasznie brzydko to wygląda, jak tutaj jest wszędzie te metalowe, różne dziwne rzeczy. Ale cóż. Okej. Ulepszymy sobie to. I
I na tym skończymy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!